Krzysztof Węcki, witam Państwa w kolejnym tygodniu i zapraszam na przegląd wydarzeń. W niedzielę na Kościerskim Rynku odbyły się 102 obchody powrotu kościerzyny do ojczyzny. Było zimno, wietrznie i radośnie. Podobnie jak miało to miejsce 31 stycznia 1920 roku, zgromadzeni na rynku samorządowcy oraz mieszkańcy Kościerzyny powitali żołnierzy z 2. Pułku Szwolażerów Rokitańskich. W rolę szwolażerów, jak co roku, wcielili się rekonstruktorzy, którzy wjechali na rynek na koniach. Na uroczystości wręczono pamiątkowe medale i wyróżnienia dla zasłużonych ludzi miasta oraz złożono wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej. Po uroczystości odbył się tradycyjnie już 13. mini-rajd kaszubski. Wszystkim uczestnikom wręczono upominki, natomiast uroczystość zakończyła wspólna grochówka z żołnierzami. W poniedziałek o godzinie 8.30 przed Kościerskim Sądem Rejonowym zebrała się grupa protestantów. Pikieta związana była z kolejną rozprawą byłego senatora Waldemara Bąkowskiego, który oskarżony jest o znęcanie się nad swoim psem. Kościerscy strażacy podsumowali działania, jakie dokonali w miniony weekend w związku z przechodzącą przez Kaszuby weekendową wichurą. Ostrzeżenia były dosyć groźne i niestety się potwierdziły. I w sobotę w granicach godziny 22 zaczęły się pierwsze interwencje. Tak naprawdę trwają do chwili obecnej. Większość dotyczyła przewróconych, połamanych drzew, zatarasowanych dróg przejazdu, drzew, które spadały na linie energetyczne. Było parę uszkodzeń w budynkach, znaczy wiatr powyrywał szczyty, pouszkadzał konstrukcję dachu. Tutaj w szpitalu mieliśmy taką sytuację, że napór wiatru zniszczył szklane wypełnienie podjazdu na SOR. No, grubo ponad 200 interwencji. Strażacy pracowali tak naprawdę bez przerwy przez całą sobotnią noc i przez całą niedzielę. Były takie chwile, w których nie było wolnego samochodu, bo wszyscy byli przy zdarzeniach. Też czekamy na ekipę energii, żeby podłączali prąd na liniach gdzieś tam średniego napięcia, wysokiego, i wspólnie odcinamy te drzewa, które leżą na liniach. Część tutaj dachów za pomocą podnośnika. O właśnie, przez weekend był problem, bo były takie porywy wiatru, które uniemożliwiały pracę podnośnika. Dzisiaj jest lżej, więc jeździmy, zabezpieczamy, usuwamy te rzeczy, do których potrzebny jest podnośnik. No, myślę, że jeszcze przez 2 czy 3 dni będziemy tutaj się tym, co wisi gdzieś tam, albo jest jeszcze pochylone, albo się opiera, zajmowali. W takim natężeniu to nawet było gorzej niż przy nawałnicy, ponieważ, no, jak doskonale pamiętamy, nawałnica to było kilka minut, przeszła i pozostawiła po sobie spustoszenie. Natomiast tutaj nam wiało przez ponad dobę. Więc te działania tutaj były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo więcej strażaków musiało obserwować otoczenie niż pracować, bo były takie sytuacje, że strażacy gdzieś tam przecinali, usuwali drzewa leżące na jezdni i w świetle świateł samochodów widzieliśmy, że gdzieś coś dalej leci nam na jezdnię znowu. Także no, to były niebezpieczne działania, bo cały czas gdzieś tam w zasięgu wiatru działaliśmy. To był wiatr. W nocy były takie sytuacje. Dmuchało ostrzej przez kilkanaście minut, potem gdzieś było troszeczkę spokojniej. Po 2 godzinach znowu ten wiatr był bardziej intensywny. I te porywy takie krótkotrwałe były bardziej niebezpieczne od takiego ciągłego, mocnego. Po raz kolejny w Kościerzynie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Według wstępnych obliczeń w tym roku w sztabie WOŚP zebrano ponad 89 tysięcy złotych. Oznacza to, że prawdopodobnie udało się pobić ubiegłoroczny wynik, który wynosił ponad 85 tysięcy złotych. Do skarbonek zebrano blisko 75,5 tysiąca, natomiast resztę pozyskano przez licytacje internetowe. Tegoroczny sztab kościerskiego WOŚP mieścił się w kościerskim kinie Remus. A teraz ostrzeżenie dla posiadaczy kont internetowych. Oszuści wysyłają SMS-y z informacją o przelewie na 400 lub 500 zł,
które przesyłane blikiem są na nasz telefon. Do wiadomości jest dołączony link, który kieruje na fałszywą stronę, gdzie rzekomo mamy odebrać pieniądze. Celem oszustów jest pozyskanie danych do logowania do bankowości elektronicznej. A więc co należy zrobić? Nie wchodzić w otrzymany link, ponieważ po jego kliknięciu wchodzimy na fałszywą stronę blik oraz bankowości elektronicznej, a wszystkie wprowadzone nasze dane lecą bezpośrednio do oszustów, czyli login, hasło, PESEL oraz kody SMS. Tak więc otrzymaną wiadomość najlepiej od razu wykasować. A teraz dobra wiadomość dla przyszłych właścicieli używanych samochodów. Od wczoraj nie trzeba już wyrabiać nowych tablic rejestracyjnych. Nawet jeżeli jesteście mieszkańcem Kościerzyny, a pojazd jest na numerach warszawskich. Dla kierowców to nie tylko ułatwienie, ale i oszczędność w wysokości 80 zł, ponieważ tyle płaci się teraz za wyrobienie standardowych tablic rejestracyjnych. Do tej pory można było je zachować tylko wtedy, gdy kupowane przez nas auto było zarejestrowane w tym samym powiecie. Teraz, jeżeli po samochód wyruszymy na przykład na drugi koniec Polski i uznamy, że obecne numery nam nie przeszkadzają, nie trzeba będzie ich zmieniać. Ważne jednak, by tablice były czytelne, w dobrym stanie i wpisywały się w obecny wzór, czyli miały białe tło, a po lewej stronie unijne gwiazdki i oznaczenie PL na niebieskim pasku. Jeżeli pojazd będzie miał stare, czarne tablice, urzędnik nie pozwoli ich zachować i trzeba będzie wyrobić je na nowe. Szpital specjalistyczny w Kościerzynie otrzyma prawie 500 tysięcy złotych na zakup ambulansu klasy C, skonstruowanego i wyposażonego do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościerzynie wojewoda pomorski Dariusz Drelich i prezes zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Marzena Mrozek podpisali stosowną umowę. Szpital specjalistyczny w Kościerzynie dysponuje 5 zespołami ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi 31 ratowników medycznych. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ważność unijnych certyfikatów COVID wydanych po szczepieniu w schemacie podstawowym i podawce uzupełniającej i przypominającej od dzisiaj, czyli od 1 lutego, skrócona będzie do 270 dni, czyli 9 miesięcy. Wytyczne przygotowano na podstawie stanowiska Rady Medycznej. W grudniu ubiegłego roku przepisy w tej sprawie przyjęła Komisja Europejska. Zmiany dotyczą również skrócenia ważności certyfikatów UCC dla dawki przypominającej podawanej osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciw COVID-19 w celu poprawy utrwalenia przedłużenia ochrony po szczepieniu. Od dzisiaj taniej jest na stacjach benzynowych. Od 1 lutego weszły w życie nowe przepisy z tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, która zakłada m.in. obniżkę podatku VAT na paliwa. Sprawdziliśmy na kościerskich stacjach, faktycznie jest taniej, nawet dużo taniej. Za litr najpopularniejszej benzyny kierowcy zapłacą od 5,15 zł do 5,58 zł. Diesel kosztuje od 5,16 do 5,66, natomiast autogaz staniał do 2,78 zł. Termin nowa mobilność na całym świecie jest jednym z kluczowych trendów, które w przyszłości kształtować będą sektor transportu. Oznacza to w skrócie cieszące się coraz większą popularnością usługi mobilności współdzielonej, oferujące bogatą ofertę różnego rodzaju pojazdów, od rowerów, hulajnóg, przez skutery, kończąc na samochodach, zarówno osobowych, jak i dostawczych. Według założeń do 2030 roku nie ma już być w żadnej ofercie samochodów spalinowych. Oznacza to, że motoryzacja zmienia się na naszych oczach. Poganiana przez Unię elektrorewolucja zmusza konsumentów i producentów do zmiany nawyków. Wprowadzono w tym celu nawet specjalny termin nowa mobilność. Ma ona odmienić nasz sposób poruszania się, a w założeniach przeciętny mieszkaniec nie ma posiadać swojego środka transportu, tylko go wynajmować. Wszystko w trosce o środowisko. W sumie pomysł jest dobry, ponieważ wynajmowany pojazd będzie cały czas w ruchu, używany przez wielu kierowców i nie będzie bezczynnie stał na parkingu. Ale to wizja przyszłości.
Jak donosi portal WNP, już dzisiaj producenci samochodów martwią się tym, że zostaną z niesprzedawalnymi pojazdami. Dlatego już teraz ruszają z regeneracją starych samochodów spalinowych. Firma Renault zapowiada, że do 2025 roku będzie odnawiać rocznie ponad 50 tysięcy takich pojazdów. Jednym ze sposobów regeneracji będzie także wymiana akumulatora w pojeździe elektrycznym. Oznacza to, że potężny rynek pojazdów używanych czeka drugie życie, a model masowej motoryzacji, który znamy, zmieni się diametralnie. Jednym słowem, będzie obiegiem zamkniętym. Zdaniem producentów regeneracja aut używanych ma być lepszym biznesem niż sprzedaż samochodów nowych. Kościerskie Muzeum Ziemi Kościerskiej zaprasza do zwiedzenia nowej czasowej wystawy poświęconej prymasowi tysiąclecia księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Na 18 planszach będzie można zobaczyć liczne zdjęcia oraz przeczytać o duchowości i dokonaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN wystawa jest dostępna od 27 stycznia do 14 marca 2022 roku. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. I jeszcze jedna wiadomość z Muzeum Ziemi Kościerskiej. Tegoroczna edycja konkursu Kaszubi wczoraj i dziś zostanie poświęcona generałowi Józefowi Wybickiemu. Szkoły zainteresowane udziałem w tej ciekawej rywalizacji mogą już zgłaszać swoich uczestników do tego właśnie konkursu. Głównym organizatorem jest Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Policjanci i drogowcy spotkali się w miejscu dwóch tragicznych wypadków, do których doszło ostatnio w Kościerzynie na ulicy Kartuskiej. Przypomnijmy, 24 stycznia wieczorem na ulicy Kartuskiej bus śmiertelnie potrącił 84-letnią kobietę. Z kolei 28 stycznia też na ulicy Kartuskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wybickiego Volkswagen Touran potrącił także śmiertelnie 80-latka. Kilka dni po tych tragicznych zdarzeniach na miejscu wypadków spotkała się specjalna komisja złożona z kościerskich policjantów oraz przedstawicieli zarządcy drogi. Oceniali oni m.in. oznakowanie terenu oraz stan infrastruktury drogowej. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na słabe oznakowanie przejścia dla pieszych. W związku z tym prace komisji zakończyły się skierowaniem do zarządcy tej właśnie drogi wniosków, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w tych właśnie miejscach. Pierwszy z wniosków dotyczył wymiany znaku informacyjnego o przejściu dla pieszych. Nowy znak ma być większy i posiadać dodatkowe elementy odblaskowe, by nadjeżdżający kierowcy z daleka widzieli już, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Drugi z wniosków dotyczy z kolei poprawy oświetlenia przy przejściu dla pieszych. I jeszcze informacja z miasta. Na ulicy Kartuskiej, gdzie prowadzone są roboty związane z budową nowej drogi rowerowej, wystąpią utrudnienia ruchu. Na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Jastaka z ruchu wyłączono jeden pas, a ruch odbywa się wahadłowo ze sterowaniem sygnalizacją świetlną. Gdańscy policjanci we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej zatrzymali 5 kobiet w wieku od 21 do 56 lat w sprawie organizowania za opłatą certyfikatów poświadczających zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Do policyjnego aresztu trafił także 46-letni mężczyzna podejrzany o zakup zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie szczepionki. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że proceder przestępczy mógł trwać od maja 2021 roku, a za usługę klient płacił do 1200 zł. W środę w prokuraturze okręgowej w Gdańsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty, a wczoraj sąd zastosował wobec trzech podejrzanych areszt. Pozostałe dwie osoby zostały objęte dozorem policyjnym. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci wspólnie z prokuratorem ustalają wszystkie osoby zamieszane w ten proceder, w tym także osoby, które kupowały fałszywe poświadczenia szczepienia. Dodatkowo zarzuty karne grożą wszystkim osobom, które posługiwały się takim sfałszowanym certyfikatem. Wczoraj w nocy doszło do kolejnego wypadku, tym razem na drodze wojewódzkiej nr 235 niedaleko Kornego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 21-letni kierujący samochodem marki Audi A4 stracił panowanie nad pojazdem,
w wyniku czego zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Wczoraj po godzinie 23 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie, że na drodze wojewódzkiej numer 235 w miejscowości Korne doszło do wypadku drogowego. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wstępnie ustalili okoliczności tego zdarzenia. Okazało się, że 21-latek, mieszkaniec powiatu kościerskiego, jechał samochodem Audi A4, stracił panowanie nad tym pojazdem, uderzył przydrożne drzewo, był zakleszczony. Tutaj tego mężczyznę policjanci przebadali na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy. A z obrażeniami ten mężczyzna został przetransportowany do kościerskiego szpitala. Tutaj apel do wszystkich kierujących pojazdami, abyśmy zwracali szczególną uwagę przy tych zmiennych warunkach atmosferycznych na drogę, żebyśmy nie jechali z nadmierną prędkością, żebyśmy jechali wypoczęci, tak żeby nie dochodziło do wypadków. Kościerski Dom Kultury zaprasza dzieci w wieku od 8 do 12 lat na ferie zimowe, które odbędą się od 21 do 25 lutego w Kościerskiej Strzelnicy. Zajęcia będą trwały od poniedziałku do piątku od 11 do 13. W programie m.in. warsztaty przyrodnicze, plastyczne, ekologiczne i kulinarne. Niestety udział w zajęciach jest płatny. Koszt to 100 zł od osoby. Miasto Kościerzyna informuje, że można wciąż składać wnioski o bezpłatne usunięcie azbestu ze swoich posesji. Wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Miasta, a gmina zleci zdemontowanie, transport i utylizację szkodliwych odpadów. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Jednak aby usunąć azbest w tym roku, trzeba złożyć wniosek do końca kwietnia. Wnioski złożone po 1 maja będą ujęte w planie do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym. W tym tygodniu to już wszystko. W sobotę o 12 zapowiadana jest demonstracja przeciw segregacji organizowana przez Kościerskie Koło Konfederacji. Ja Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.